Masz na pamięć tajniki, musztry oraz taktyki, a koledzy wciąż chwalą cię zgodnie. Jak to świecisz przykładem, strzelasz celnie jak żaden, jak jest ciebie to świetny jest żołnierz. Lecz odwaga twa znika, gdy się ze mną spotykasz, nagle stajesz nieśmiałym się mrukiem. Gdzie przyczyna tej zmiany moim zdaniem? Kochany, w wyszkoleniu poważne masz luki. Bo z dziewczyną, mój drogi, inaczej, tutaj musztra nie przyda się na nic. Bo z dziewczyną nie pójdziesz na spacer marszowymi długimi krokami. Bo dziewczyna się nie da otoczyć, związać ogniem, manewrem oskrzydlić. Bo dziewczynie zagląda się w oczy, czego kapral nie uczył cię nigdy. A w mundurze ci do twarzy, wiesz, jaka szkoda, żeś nieśmiały tak. Bo pomogę ci w szkoleniu, chcesz? Dział taktyka, temat pierwszy, spocznij, bo z dziewczyną to inna taktyka. Choć nie trzeba sztabowej aż głowy, kilka miłych słów, bukiet goździków, oto wstępny plan działań bojowych. Gdyby wróg chciał się zmierzyć z tak zuchwałym żołnierzem, nie uniknął należnej wykary. Więc gaduję daremnie, czemu tchórzysz przede mną? Przecież ja mam przyjazne zamiary. Żebyś choć pocałował, gdzie twa sprawność bojowa? Jakie jeszcze potrzebne alarmy? Byś do szturmu się zerwał, atakował bez przerwy, bez pardonu. Nie, nie przesadzajmy, bo z dziewczyną, mój drogi, inaczej. Tutaj tupet nie przyda się na nic. Bo dziewczyną nie pójdziesz na spacer marszowymi długimi krokami. Bo dziewczyna się zawsze obroni, choćbyś czołgi wytoczył czy działa. I w tym sztuka, by podejść tak do niej, żeby bronić się sama nie chciała. Więc w sobotę, kiedy przyjdziesz znów, pod uwagę tą wskazówkę weź. Powiedz wreszcie mi tych kilka słów. Co w miłości są jak hasło, odzew, żeby w głowie zawrócić dziewczynie. Sam twój mundur zupełnie wystarczy. Dobry żołnierz ponadto powinien umieć kochać nie gorzej niż walczyć. Umieć kochać nie gorzej niż walczyć.